Szanowni Państwo, czcigodni księża, szanowna rodzino Henryka Bąka, szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku Senatu, szanowny panie marszałku Sejmu, panie i panowie senatorowie i posłowie, szanowni państwo, w imieniu komitetu organizacyjnego mam honor i wielki zaszczyt z jednej strony powitać państwa tutaj, a z drugiej strony rozpocząć uroczystość związaną z 15-leciem śmierci świętej pamięci Henryka Bąka. Henryka Bąka, człowieka niezłomnego. Henryka Bąka, żołnierza wyklętego i niepokonanego. Żołnierza Bąka, człowieka Solidarności. Henryka Bąka, człowieka, który był wierny ideałom i który walczył o polską wieś, który wiedział, że polska wieś jest fundamentem państwa i narodu, który wiedział, że fundamentem, podstawą tego fundamentu jest gospodarstwo rodzinne. Szanowni Państwo, mam zaszczyt również poprosić w tej chwili pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, człowieka, który znał Henryka Bąka, a równocześnie człowieka, który wiedział, jak również świętej pamięci Lech Kaczyński, wszystko o Henryku Bąku. To świętej pamięci Lech Kaczyński odznaczył Henryka Bąka jednym z największych odznaczeń państwowych. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowna rodzino marszałka Henryka Bąka, szanowni państwo, 15 lat temu odszedł człowiek, który powinien być zapamiętany jako najwybitniejszy przedstawiciel odradzającego się ruchu lodowego. Jako człowiek, którego niezwykły, naprawdę niezwykły życiorys był przykładem trwania, konsekwencji, niezwykłej odwagi, ale także ogromnej pomysłowości, umiejętności działania. Henryk Bąk odegrał zasadniczą rolę nie tylko w tym, co nazywamy odrodzeniem ruchu ludowego. Odegrał niemałą rolę w historii Polski. Był człowiekiem, który walczył w tych najcięższych czasach, w czasach żołnierzy wyklętych. Był skazany na karę śmierci. Kiedy wyszedł z więzienia, potrafił w sposób przemyślany tą działalność kontynuować. Niewielu wie, że w PRL-owskim prawie był lex Bąk, to znaczy był przepis, który został wprowadzony do ordynacji wyborczej tylko dlatego, że Henryk Bąk w 1965 roku skorzystał z możliwości, którą teoretycznie dawała ówczesna ordynacja i zgłosił się jako kandydat na posła na Sejm. Oczywiście został zatrzymany, nie mógł kandydować, ale później specjalnie wprowadzono przepis taki, który to uniemożliwiał. To taki przykład tego, w jaki sposób można było w tamtym bardzo trudnym czasie działać. Gdy przyszedł czas opozycji demokratycznej, zaczął wydawać pismo, pismo Postęp. W historii tego okresu, w tych historii jest dzisiaj wiele, to pismo nie jest często wymieniane. A przecież to właśnie tam wydrukowano międzynarodowe konwencje, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące wolności związkowej, które zostały ratyfikowane przez PRL. Oczywiście w przekonaniu, że nikt z nich nie skorzysta. I to Henryk Bąk wpadł na ten prosty, ale jednocześnie genialny pomysł, żeby je właśnie wykorzystać. Żeby je wykorzystać do tej wielkiej walki, która się wtedy znów zaczynała, walki o niepodległą, demokratyczną Polskę. To jest zasługa, która powinna być pamiętana. Tak jak jego działalność w Solidarności,
jak jego niezłomność po 13 grudnia. Jak jego niezłomność także i wtedy, kiedy przyszła już nowa Polska i trzeba było decydować o dalszych losach Ruchu Ludowego, bo przecież wiemy, że pewna jego atrapa istniała. I Henryk Bąk był człowiekiem, który stanął po stronie wartości. Powiedział wyraźnie, nie atrapy są ważne, ważna jest kontynuacja tej wielkiej polskiej tradycji, która budowała polską demokrację, budowała polską niepodległość i która powinna być podjęta. Podjęta wprost, podjęta uczciwie, podjęta bez żadnych meandrów, bez żadnych manewrów. Niestety wielu innych podjęło inną decyzję i to drogo kosztowało. Ale Henryk Bąk szedł przez cały czas swoją drogą. Zajął wysokie stanowisko wicemarszałka Sejmu. Był człowiekiem, który także po niepowodzeniu prawicy w 1993 roku kontynuował swoją działalność. Jego przedwczesna śmierć uniemożliwiła dalszą pracę. Miał jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Był dla nas przykładem, bodajże jedynym wśród żyjących i działających, w każdym razie jednym z bardzo niewielu, człowieka, który cały ten trudny, bardzo trudny czas od 1945 do 1989 roku i w dalszych latach, to też wcale nie było łatwe, przeszedł z podniesioną głową, przeszedł uczciwie, przeszedł jak bohater. Jest bohaterem polskiej historii i powinniśmy uczynić wszystko, by ta świadomość, że w polskim panteonie jest Henryk Bąk, była świadomością powszechną, by znalazł się w szkolnych podręcznikach, by znalazł się na ulicach polskich miast w ten sposób, żeby jego imieniem były nazywane ulice i place, by znalazł się na pomnikach. Wierzę, że niedługo przyjdzie Polska, która to wszystko uczyni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz chciałem poprosić o zabranie głosu przedstawiciela IPN-u oddział w Radomiu, pana Bogusława Beka, jednego z tych, który przygotował tą wystawę, którą państwo w tej chwili widzicie. Bardzo proszę, panie inspektorze. Proszę państwa, wystawa poskazująca postać Henryka Bąka nie jest może pierwszą wystawą. 5 lat temu prezentowaliśmy już wystawę Chłopi 78, gdzie prezentowaliśmy tę wybitną postać, dlatego że w 78 roku powstał tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników utworzony przez Henryka Bąka i wśród kilku innych komitetów działających w kraju odegrał niezwykłą rolę też i w historii polskiej wsi po tym przebudzeniu się właśnie w latach 70. Czy to, co zrobiliśmy, to pokazuje całość, jak gdyby życiorysu Henryka Bąka? Na pewno nie. Dotarliśmy też do wielu jeszcze innych materiałów, no a z racji ograniczonego jak gdyby troszeczkę czasu i formatu tej wystawy musieliśmy poprzestać na tym. Mam nadzieję, że to, co pokazaliśmy, przybliży w jakimś sensie tę postać i postać, o której tutaj wielko już padło te słowa, warta jest przypomnienia i warta jest tego, żeby była wyjątkowa, bardziej nadana, dużą rangę w polskiej historii. To na pewno. Serdecznie do tej wystawy zachęcam, do obejrzenia tej wystawy. Dziękuję ślicznie panu inspektorowi. Teraz chciałem poprosić o zabranie głosu córkę wicemarszałka, marszałka Sejmu Henryka Bąka, panią Marzenę Bąk-Owczarek. Bardzo proszę. Szanowni państwo, jest dla mnie ogromnym zaszczytem i ogromnym wzruszeniem być tutaj w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej na otwarciu wystawy i konferencji poświęconej pamięci mojego ojca, jego życiu i działalności Henryka Bąka, wicemarszałka pierwszej kadencji, Sejmu RP pierwszej kadencji.
Człowieka o nieprzeciętnym harcie ducha i bezgranicznym zaangażowaniu w walce o przywrócenie Polsce należnej podmiotowości i niezależności. Człowieka, dla którego faktycznym drogowskazem były te słowa: w niezależności rozwój, w solidarności siła, w samorządzie demokracja. I dla którego Bóg, honor, ojczyzna, prawo i szacunek do drugiego człowieka to było życie. Bardzo dziękuję szacownemu komitetowi organizacyjnemu w osobach pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu RP, pana Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS, pana profesora Jana Szyszko, posła na Sejm. Dziękuję bardzo prezesowi PiS, panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, za objęcie konferencji honorowym patronatem. Dziękuję komitetowi honorowemu i wszystkim osobom, które były zaangażowane i poświęciły swój czas i wysiłek w organizację tego wydarzenia. Jestem ogromnie szczęśliwa, że to dzisiejsze spotkanie nas tu wszystkich, tu obecnych, jest kolejnym i tak mocnym akcentem trwającej pamięci o czynach i myśli politycznej mojego ojca, Henryka Bąka. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ślicznie dziękuję pani. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, panie premierze, że możemy powiedzieć, że wystawa jest otwarta, ale równocześnie chcemy powiedzieć, że w ciągu 10 minut rozpoczynamy sesję referatową, gdzie przybliżymy postać Henryka Bąka, gdzie będziemy mówili o jego zasługach z różnego punktu widzenia. Serdecznie zapraszamy do sali kryształowej. Dziękuję bardzo. Kolumnowej, przepraszam. Do sali kolumnowej. Dziękuję bardzo. Kryształowa jest w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ja stamtąd pochodzę.